Siemaneczko, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Croxy i w dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować wam kolejny sposób na zarobek na berlińskim majorze. Jeszcze na starcie konkurs na 20 zł Paysafe Card. Jedyne co trzeba zrobić to zasubskrybować kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawić łapkę w górę pod filmem, napisać pomysł na kolejny odcinek w komentarzu oraz dołączyć do mojej grupy na Steam. Wyniki pojawią się jak tylko liczba osób subskrybujących mój kanał zwiększy się do 45%, więc zostawiajcie suby, a ja teraz zapraszam do oglądania. Jak dobrze wiecie, Major w Berlinie już za nami, turniej wygrała drużyna Astralis, niszcząc w finale Avanger wynikiem 2-0 w mapach. Przy okazji możecie zostawić w komentarzu świeczkę dla mojej kosy, którą postawiłem na Avanger. RIP. Pomimo, że odcinek miał być o kapsułach, to myślę, że warto tu jeszcze zainwestować w naklejki holo, jak i folia zarówno drużyny Avanger, jak i Astralis. Tak jak wspominałem we wcześniejszych filmach, ostatniego dnia turnieju pojawiły się promocje na wszystkie przedmioty z tego turnieju, więc możemy już się udać na zakupy. Przechodząc do motywu przedniego tego odcinka, to polecam zainwestować w wszelkiego rodzaju kapsuły, zarówno z autografami, jak i naklejkami drużynowymi, gdyż one zawsze na przestrzeni kilku miesięcy idą do góry. Naturalnie bardziej opłacalną inwestycją będzie kupno kapsuł z naklejkami drużynowymi, lecz cena kapsuł z autografami również pójdzie do góry, gdyż złote naklejki w tym roku nareszcie wyglądają inaczej niż te z pozostałych turniejów, więc to od was zależy, czy wolicie takie kapsuły przetrzymać kilka miesięcy bądź lat, lub liczyć na troszkę szczęścia, że poleci wam któraś z tych ładniejszych złotych naklejek. Dodam jeszcze, że pod moimi filmami ze sposobami na inwestycje zasypujecie mnie masą wiadomości, czy naklejka X pójdzie do góry, bo teraz jesteście stratni, bo cena minimalnie spadła. Więc teraz odpowiadam na wszystkie takie komentarze. Przez najbliższe dni ceny naklejek z pewnością będą spadać w dół, gdyż po pojawieniu się promocji ludzie zaczęli masowo otwierać dane kapsuły i na bieżąco sprzedawać wszystkie na rynku, więc jestem pewien, że na przestrzeni kilku tygodni po upływie promocji ceny przedmiotów ze Star Ladder Berlin 2019 ustabilizują się i stopniowo będą odbijać do góry. No i co, to było na tyle, nie zapomnijcie sprawdzić poprzednich filmów ze sposobami na inwestycje z tego turnieju, przypominam jeszcze o konkursie na początku filmu, no i co, ja się z wami żegnam, do następnych odcinków, trzymajcie się i piona!